Nie wiem, czy wiedzieliście o istnieniu pewnego Lost Media, które jest powiązane z zaginięciem pewnego zagadkowego człowieka w górach 30 lat temu i gigantycznej tajemnicy, która kryje się za tym wszystkim, która nigdy nie została wyjaśniona. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku właśnie zajmiemy się tym tematem. Dzisiaj przyjrzymy się historii znanej jako Teddy Boardmanen, w tłumaczeniu na polski człowiek pluszowego misia, która opowiada o zagadkowym zaginięciu człowieka bez tożsamości, którego odnaleziono w górach razem z pluszowym misiem oraz pewnym Lost Media, które jest z tym zaginięciem powiązane. Także hej, cześć wszystkim, z tej strony witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, standardowo zostaw jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc, aby rozpocząć tę historię, najpierw musimy cofnąć się o rok do 2022 roku i trochę nakreślić kontekst całości, a więc zróbmy to. Tak więc zaczynamy od historii Teddy'ego, albo dokładniej Teddy Boardmanen. Chyba źle to przeczytałem. I to będzie naprawdę bardzo interesujący kawałek historii. Wiosną 2022 roku emisję miał jeden z odcinków norweskiego programu telewizyjnego Aston Norga. Generalnie program ten dotyczy rozmów o zdarzeniach niewyjaśnionych bądź niepokojących. I tutaj prowadzący po ponad 20 latach powracają do sprawy tajemniczego zaginięcia pewnej osoby, a później odnalezienia jej gdzieś w norweskich górach, która jest ciekawa. I teraz wam ją przedstawię. A więc skoro ogarnęcie już tę część historii, teraz przenieśmy się o 30 lat do tyłu, do roku 1992, aby przyjrzeć się sprawie od wtedy, kiedy się wydarzyło. 12 września 1992 roku myśliwi odnaleźli ludzkie szczątki w odległym miejscu w norweskim parku narodowym. Tożsamość osoby, a nawet płeć pozostają tajemnicą do dziś, a przedmioty znalezione w pobliżu nadal stanowią zagadkę. Hardangervidda to płaskowyż górski w środkowo-południowej Norwegii, położony około 200 km na zachód od Oslo. Jest popularnym miejscem wędrówek w miesiącach letnich z wieloma szlakami turystycznymi. Obszary poza utartymi szlakami są jednak niezwykle trudne do wędrówki, nawet dla doświadczonych turystów, ponieważ krajobraz charakteryzuje się jałowymi, bezdrzewnymi wrzosowiskami poprzecinanymi licznymi basenami, jeziorami, rzekami i strumieniami. Zimą park narodowy jest w ogóle niedostępny względu na dużą ilość śniegu i lodu. Szczątki znaleziono na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza, w punkcie zwanym Falkenuten, około kilometra i wiele godzin od najbliższego szlaku turystycznego w Zaroślach. A mówiąc dokładniej, myśliwi odnaleźli ludzkie szczątki. Problem w tym, iż ciężko było zidentyfikować, czy był to mężczyzna, czy kobieta, a to z kilku względów. Przez następne lata sprawa pozostawała nierozwiązana i zasadniczo pozostaje po dziś dzień. 6 miesięcy temu na Reddicie pojawił się post, który co niektórym przywrócił pamięć o sprawie. I teraz zagłębimy się w niego ponownie. Zagłębmy coś ten, nie? Kości piodrowe odpowiadały kobiecej anatomii, natomiast czaszka bardziej odpowiadała mężczyźnie. A ze względu na fakt, iż wszystko działo się w 1992 roku, zidentyfikowanie płci tej osoby było dość trudne. Jakiś czas później zrekonstruowano twarz tej osoby i był to pierwszy tego typu przypadek w całej Norwegii. Zdjęcie zrekonstruowanej twarzy pojawiło się w norweskich mediach, ale niestety nie doprowadziło to do żadnych trop. Dokładnego czasu śmierci nie udało się ustalić, ale szacuje się, że ciało leżało tam przez co najmniej rok, a maksymalnie przez 2 lata. Szacuje się, iż osoba zamarzła na śmierć, ponieważ na wysokości 1200 metrów mróz i śnieg występują nawet w lato. A co więcej, lato 1992 roku charakteryzowało się wyjątkowo paskudnie. Dopiero w 2022 roku potwierdzono, że najprawdopodobniej był to mężczyzna. Bardzo interesujące, a wręcz to niektóre wręcz niepokojące, były przedmioty, które mężczyzna miał przy sobie. Zaczynając od jednego banknotu o nominale 1000 koron norweskich, warto zwrócić uwagę na fakt, iż banknot ten po raz pierwszy w obiegu pojawił się we wrześniu 1991 roku, na rok przed odnalezieniem mężczyzny. Sporą ilość plastikowych toreb zawierających niemieckie produkty spożywcze. Co więcej, w jednej z plastikowych toreb znajdował się chleb, który do Norwegii importowany był w listopadzie lub grudniu 1991 roku. Mapę południowej Norwegii. Problem w tym, że to nie była mapa turystyczna. Była przeznaczona do jazdy samochodem i dlatego zupełnie nie nadawała się do podróży po parku narodowym. Co więcej, spekuluje się, iż mapa posłużyła osobie do zbudowania prowizorycznego łóżka. Co więcej, policji udało się ustalić, iż została zakupiona w Storgata, na jednej z ulic handlowych w Oslo. Idąc dalej, odziany był w dżinsy marki Levi's, Louis, cokolwiek, brązową kurtkę, buty turystyczne, niemiecki sweter i niemieckie poncho. I pośród tych wszystkich rzeczy znajdował się również wielokrotnie naprawiany miś,
pluszowym jakiś teddy bear. Biorąc pod uwagę brak torby czy plecaka, spekuluje się, iż mógł być to początkujący, jeszcze niezaprawiony turysta, który stąpił z właściwej ścieżki i zamarzł na śmierć. A biorąc pod uwagę fakt, iż osoba ta w większości posiadała przedmioty pochodzące z Niemiec, spekuluje się, iż sama osoba także była pochodzenia niemieckiego i tutaj zaczyna się robić ciekawie. Sprawie poświęcono sporo czasu, ale ostatecznie tajemnica tego, co tutaj zaszło, nie została nigdy rozwiązana. A odnaleziona osoba, wybierając się w góry, najprawdopodobniej nie była do końca obeznana z terenem, który eksploruje. Po czasie temu mężczyźnie, a także całej sprawie, nadano nazwę Teddy Bjornmannen. Wszystko wzięło się właśnie od pluszowego misia Teddy'ego, którego mężczyzna zabrał ze sobą. W tłumaczeniu na polski dosłownie oznacza to człowiek pluszowego misia. I w taki oto sposób powracamy do wspomnianego wcześniej odcinka norweskiego programu telewizyjnego z 2022 roku. Otóż wówczas pojawiła się pewna osoba, która twierdzi, że pamięta, jak w 1998 roku wyemitowany został odcinek pewnego niemieckiego programu telewizyjnego o nazwie Fliege. Było to swoiste talk show, a tym razem gość nie był przypadkowy, ponieważ opowiedział o swoim synu, który zaginął podczas wakacji w Norwegii. Problem w tym, iż po 24 latach ciężko teraz odnaleźć tamten odcinek. Fliege miało ponad 2000 odcinków. Odnalezienie tego jednego specyficznego byłoby dość trudne, a co więcej, nawet sam host programu, prowadzący, Jürgen Fliege, nie mógł sobie przypomnieć takiej historii, że coś takiego w ogóle miało miejsce w tym programie. A nawet stacja telewizyjna, która wyemitowała ten program, nie mogła znaleźć niczego na temat tego jednego odcinka w swoich archiwach. Wobec tego, albo wspomniana osoba pomyliła programy telewizyjne, ponieważ wówczas w Niemczech było tego dość sporo, albo być może stoi za tym ktoś SUS i usunął ten odcinek na zawsze. I stąd właśnie bierze się kwestia Lost Media w tym wszystkim. Owy odcinek, zaginiony odcinek, okazuje się być kolejnym zaginionym medium powiązanym z tą jakże interesującą sprawą. Niestety do tej pory nie wiadomo, jaka była prawda w tym wszystkim, ale przyznać trzeba, że cała historia jest ostro niepokojąca i to jest fakt. No i w ten oto sposób omawiana historia dobiega końca. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i czy chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów na kanale w przyszłości. Tymczasem ja się będę żegnał, wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Zostawcie suma na kanale, także kciuk w górę po tym filmie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. My słyszymy się w kolejnych filmach, mówię do Zmondar, siemanko, cześć!